wpuściłem. Dlaczego pan to zrobił? Dlaczego go wpuściłem? Nie, to ja wiem, tylko żeby pan... Tak. Sygnalizował, a tutaj trzeba udostępnić możliwość wjazdu. Aby przepuścić ten autobus, który włącza się do ruchu, wyjeżdża z zatoczki, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo, muszą być spełnione trzy warunki. Pierwsze, musi być obszar zabudowany. Dwa, przystanek oznaczony. Trzy, musi być włączony kierunkowskaz. I tutaj jakby pan jechał wcześniej i obserwował przystanek, widać było, że już na przystanku nikogo nie było i można było się domyśleć, że autobus będzie za chwilę usiłował się włączyć do ruchu, a my mamy obowiązek ułatwić mu to poprzez zwolnienie, a nawet zatrzymanie się i pojedziemy sobie w prawo.